I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Cześć, siemaneczko, ja jestem Random, witam was w kolejnym randomowym odcinku z gry The Forest. W kontynuacji tej serii Czaszka na ścianę, to już numer 26, a to oznacza, że możemy wyruszyć w bój. Możemy wyruszyć w podróż, która nas właśnie tutaj prawie zabiła, ale nie przeciągając. Plan na dzisiejszy odcinek. Coś, kurczę, bardzo, bardzo ambitnego. Mianowicie wymyśliłem, że w naszym pałacu Buckingham, który oczywiście kiedyś docelowo stanie się naszym głównym domem, zbudujemy krematorium. Tak jest. Budujemy krematorium. Koniec zabawy. Nie będzie więcej... Wiecie co, tak się mówi. Niemiec pluł nam w twarz. No ale ja coś muszę zjeść, ej. Upuść mi to, halo. Sorry, że się tak wyciszyłem, ale chcę coś zjeść. Dobra, muszę chyba zjeść nogę. Czy nie mogę? O, to odłóżmy tak. I weźmy sobie jaszczura. Lubisz jaszczura? Lubisz jaszczura, pewnie. Teraz tak. Jak wygląda nasz EQ? Nasze EQ wygląda niezwykle ubogo, zresztą już chyba norma. Mamy kilka kości, konkretnie 15 sztuków, 11 strzał i 0 alkoholu. Wezmę sobie stąd tylko. To są zające, to są jelenie. Nic, dobra. Kamieni nie mamy, bo oczywiście no, to było bez sensu, dlatego że kamienie wszystkie są tam przecież. Wziąłem sobie full patyków. I myślę, że możemy sobie wziąć. Jakieś jedzonko, nie? Tu jest jedno jadalne. Które odłożyłeś? Dobrze, to mogłeś odłożyć. Załóżmy sobie te sarenki. Elegancko. I oczywiście bierzmy się do roboty, bo tu nie ma co. Co ta łajba taka? Łajbo. Nie, ja tej łódki nie ogarniam. Ona jest tam, gdzie chce być, zawsze, nie? To jest po prostu, kurde, unnormal. Really, seriously. Domek wiem, że jest taki koślawy i trochę niewymiarowy, ale grunt, że działa, nie? To nie jest wejście. Nie, to nie będzie wejście. Tu jakiś murek zbudujemy i będzie zabudowany, będzie fajny magazyn. Wjedźmy na górę, bo kto jeszcze nie był, to może nie widział. Tu mamy taką, o, takie przejście, taką platformę. Tu będzie oczywiście murek. Chcesz ten murek? Chcesz temy, no. Pewnie, że chcesz temy. Szukam teraz właśnie tego murku. Postawię go, żeby on był na gotowca. Hello? Co się zrobi podwójny? Nie, nie zrobił się podwójny, nie. Nie, jest dobry. No wiecie, chodzi o to, żeby go postawić i wiedzieć, ile mamy kamieni do zebra... O kurde. No, pokazałbym wam myszką, gdzie są kamienie, ale chyba widzicie sami, co? Chociaż nie, bo tutaj dobrze, tutaj by się przydało to zostawić. No ale ustaw to, cholera jedna głupia. No, łajzo! No, znowu się będę 30 minut męczył z tym murkiem. Mam to chyba. Nie warcz, murek stawiam. Głuchy czy głuchy? Palę im tam kolegów, a oni dalej swoje, nie? Idą, nie biegną. Nie wiem, czym ich odstrasz. O! Dobra, tu się coś wymyśli później. A tymczasem ty się schowaj. Tam są drzewa do ścięcia. Wiecie, po to, żeby one nam tam nie wskakiwały, nie?
Weź łuk i spróbujmy upolować tego tutaj, tego takiego. Pęk! Leży. Wow, jak on skoczył stamtąd. No dobra, ważne, że jest papciu. A ty weź proszku. Wzięte. O ty świnio jedna głupia. No bo ci pisiora odetnę, no. Dobra, ty nie masz pisiora. No lejżesz go. Aha, ty już nie masz staminy. O, nie można iść podczas uderzania miecza. Update, już cię nie lubię. Hello? Anybody's here? Nie, dobra. Słuchaj, sytuacja wygląda następująco. Nie masz może pożyczyć głowy? Bo chcę postawić kolejne, wiesz co, takie tego, nie? Bo pułapki to będziemy w innym odcinku robić. Pułapki też się przydadzą, ale to jeszcze nie... To jeszcze nie ten moment. Effigies. Effigies, effigies. Arm effigy, large effigy. Masz jeszcze 8 głów? Nie masz, dobra, nie masz. Później przyjdę. Idę po ręce, nogi, bo to jest fajna sprawa. Znaczy potrzebna. Raz, dwa. Masz ten... Czekaj, ja wezmę nogi, dobra? I zaraz odniosę. Będziesz z pomnikiem. Pomyśl, jakie to jest ten. Fajne uczuć dla ciebie. Będziesz pomnikiem. Zapamiętają cię. Słowo ci mówię. Ja ci nie jestem. Nie jemu się. Ups. Ty się jarcuj, dobra. Brakuje nam jeszcze wszystkiego dużo. Ale to nic, bo się nie będziemy zniechęcać. Wow! Co on tych patyków tu tak naskładał? No dobra. Mieliśmy robić krematorium, przepraszam was. Tylko jeszcze do samolotu zejdziemy, zobaczymy, czy jakieś kole się zrespiły. A widzę już, że się zrespiły. Przy okazji się najemy, oczywiście prochów też się nazbiera, bo to wszystko nam będzie potrzebne. Co tu jeszcze mamy? Papciu, papciu też zjedz. Kole przede wszystkim, prochów, kole. Bo ten, czekaj, jeszcze tu. Alkohol! Dawno się tak nie cieszyłem na widok alkoholu. Tylko teraz tak. Co ty mi tutaj? Co to się stało? Jakieś update? Aha, może update poleciał? No tak, poleciał update. Muszę poczytać potem, co się w nim zmieniło. Wodę mamy. Tylko tak, czy zrobić z tego strzały, czy zostawić sobie na jakąś bombę? Ale chyba zostawię. Zrobimy sobie zbroję kamuflażu. Ciekawe, co to nam będzie dawało. Zobaczmy, czy tam się Józef spalił. Józef spalił. A, bo są same kości po nim. Dobra. Dwie kości z korpusu. 6, 3. Jedna zbroja, a resztę sobie weźmiemy do ręców. Ta szeklata, dobra. Zaprojektujmy to, co obiecałem, czyli to moje nieszczęsne, szczęsne krematorium. Bo to, co się tu od Janie Pawła, ale kurczę, fajny domek, podoba mi się. Serio, dom mi się podoba. Poważnie wam mówię, podoba mi się. Po patyki to później przyjdziemy. Będziemy wykończyć bazę może na jakimś streamie, co wy na to? Chcecie streama? If you want stream, say yes! Yes! Czy ktoś ma pomysł, jak zrobić krematorium? W sensie wiecie, no tak... Jak to by mogło wyglądać, nie? Tak, to postawimy. To postawimy i będziemy ich tu rzucać i będziemy ich tu ten burny, będzie burny. Tylko to trzeba jakoś ładnie pozdabiać. Bonfire, nie. Ja bym tu zrobił to ognisko. O, i tu będą płonąć chłopaki. A najlepiej jakbyśmy zrobili jeszcze takie... O, tak jest. Tak jest! That's it, babe. Pyk. No kurde, jak ja się za coś wezmę, to nie ma tego we wsi, nie?
Nie wiem, czy takim też dać? Też im damy, niech mają, niech się cieszą, chłopaki. Jasno, będzie jak nie wiem z tego pomieszczenia. A ja będę tędy wchodził, siup, i byk, nie ma. No i kamieni potrzeba dużo. Liści posadzamy tylko na razie. Bo liści mamy do, z tego co wiem, tam kilkaset tysięcy, nie? No, cztery. To dużo. Kamienie. No tu liście jeszcze możemy dać. Byk, elegancko. Jeszcze tak, to będzie krematorium, ale tu trzeba... Te ściany są zbyt łyse. To mi się nie podoba. Wiem! Ty, jak ja wiem, co zrobię. Niech będą wiedzieli, gdzie przychodzą. Wiecie, co mi chodzi, nie? Nie jest cool. Head trophy. Pytanie, czy głowę mogę wsadzić na taki pal? Nie, nie, tak nie chcę. A jakbym dał tak? Czekaj, bo... No nie chcę... Dałem, halo. Hello? To tu się nie da, tak? W tym... To musimy to ozdobić ścianami po prostu innymi, no. Chodzi mi o to, żeby to było naprawdę takie fajne, wiecie, fajne miejsce, żeby im to było fajnie, przytulnie, cieplunio. Tak, żeby się tu czuli jak w domciu, no. A nie jakiś tam ponury barak. Ma być im dobrze, no. No. Dobrze. Teraz tu. Pik, pik. Aha, bo zagrodzisz mi przejście, tak? Ty. Ale tego mogłem, to czemu ten nie chce? Aha, bo to się... Dobra, puszczaję. Ale no proszę cię, no. Ten forest jest genialny, nie? Tak się tnie fajnie czasami, znaczy tnie. Takie bugi są. Bugi. Jak to wygląda? No, grzybnia bez czegoś, no nie powiem brzydko. Zrobię inaczej. Tą ścianę skasujemy delikatnie. Postawimy inną. Inną. O! A jakby taką postawić, to by było już fajne, nie? To już by było ok. Dałoby się wchodzić? Pewnie, żeby się dało wchodzić. Dawaj, ten wózek mi przeszkadza. Proszę z nim wyjść. Już go dam tu, bo zaraz go wykorzystamy do tego, żeby kamienie... O, mam czaszkę w ręce, nie kamienie. No to tak. Tak to ja nie chcę. Czaszki to ja nie chcę. Jeżeli były drzewa, to... Proszę, jak się magazyn przydał na drzewa, nie? Trzeba go tutaj stale dofinansowywać tymi kłodami. To przydatna opcja. Więc tak, jak to wygląda? Da się tu jakąś blokadę, albo wiecie, coś takiego? Tam kamienie bym sadził, to by było fajnie już wyglądało, nie? Jak to się przełączało? Tak. No, ja tam chcę kamienka, no. Możesz nie uderzać w mój płot. Wiesz, ile ja to budowałem? Dziękuję. No, pójdź po ciebie! Jak z dziećmi. Otwórz tą książkę, co ty robisz, dziewczynko. Pyk. A jak zbuduję tak, to czy to będzie wystawało? Przecież to będą tylko dwa kamienie. Chcę to zobaczyć, bo w sumie to by można było jeszcze przylutować do sufitu cały ten, nie? Wystaje, dobra. Jak wystaje, to nie cemy. Dobra, czyli co? Czyli drzwi zostawimy. Po prostu je zostawmy. Jest fajnie. O, a tu rypniemy taką ścianę. Aczkolwiek można by właściwie to zrobić tu mur. I na murze spróbować, wiecie co.
spróbować zbudować te takie głowy i je tu fajnie powiesić. Albo to. Spikesy, nie, spikesy są za duże. Dodamy ścianki. O! Ty, no jakie dumny jestem. Ty, o! Pyk. Jak to się prezenci? 5. Idźmy! Mamy coś do stracenia? A, Paweł wejdzie, powie, wow, a co to? A ja, wow, krematorium. A on, wow, a po co? Mówię, a ja mu powiem, no wie, żeby palić. A on, przecież ty nie palisz. Jak to będzie? No, poważnie. Raz, dwa. Cof się. Będą tu mieli przytulnie, jak w domciu. Niezgadne, brakuje mi jednego drzewa. Jak ja to uwielbiam i kocham. Czy tak się nie da wyskoczyć, bo tu jest drzewo. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie w tej becie. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Wszystko under control, my friendo. Patyki też zbierzemy, bo już potem są tam, że się rosną drzewa. Jep, przeszkadzają. Tak to jest. Bo tak to było. Spotkało się dwóch ziomków. Dobra. Idź tam. Mogłem troszkę inaczej to zrobić. W tym sensie, że gdybym wyburzył ten mur, to byłoby to chyba lepsze, nie? W sensie zamiast tego muru po prostu te ściany jakoś tam polepszyć. Coś tu brakowało? Jeszcze dwóch kamieni brakuje. Ale to jest właśnie, będzie się przychodziło czy coś, nie? To wtedy się to dorobi. Patyki walnąłem. Teraz tak. Przywieźmy tamten wózek. A właściwie to wyjedźmy tym i pozbierajmy kamienie. A przyjedźmy sobie tamtym, który miał patyki, bo patyki tam też się oczywiście przydadzą. Jak wiecie, bo tam było trochę dostawiania tego. Aczkolwiek można by jeszcze trochę się dorąbać ich. Raz, dwa. Raz, dwa. Ja tylko po patyki znikam. Słowo honoru. Strasznie lubię biegać tutaj, jak tak właśnie jest taki wieczór, zmierzch. Bo to dosłownie mija kilka sekund i kurde, ciemno, nie? Nie zmierzch, ciemno. Pyk, jakby ktoś wyłączył, nie wiem, autofokusa w grze. Autofokusa? Co ty gadasz? Dobra, to nam musi wystarczyć. Zajedźmy do bazy, tak. Traf w jeden pieniek, który masz na drodze. Co z tego, że możesz go minąć 70 innymi drogami, tak? Zrób to po raz drugi. Jedź tam, tylko tam wjedź, nie zatnij się. No i widzisz, jak chcesz, to umiesz. Palnij sobie jeszcze jednego sprajciola, czy nie trzeba? A, bo już jest ciemno. No i właśnie o tym mówiłem, nie? Ciemno, jak wiecie gdzie. A zgasła nam nasza pochodnia już. No nawet zniknęła. Więc już w ogóle będzie fajnie. Aj, ten forest. Muszę iść kimnąć się nie z tego względu, że nie chcę grać w nocy. Chociaż to w sumie też. Ale raczej z tego, że wy kurczę nic nie widzicie, no. Ja widzę na OBS-ku na podglądzie, że jest tragedia z tym. Ja ledwo widzę gekony, które tu obok mnie i zające przebiegają. Jakby to do mnie podbił jakiś niemiły pan, to już jesteśmy w ogóle, już wiecie, masakra, nie? Więc będzie trzeba oświecić ten teren też przede wszystkim. Weź sprajciola, bo ja też ten. Chcę to szybciej zebrać. Weź sobie co tu możesz. O, skocz na lunch. Do naszej Lufthansa, czy co to jest? Hello? To było jedzenie? To jest zabrał? A, ty. Dobra, mamy full, więc wracajmy do domciu. Zakładając, że wjedziemy do niego za pierwszym razem, a nie za 754.
Tak, 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 tak. Dziękuję. Zamknijmy sobie drzwi. Możemy na spokojnie teraz sobie tutaj workować. Twerkować też. Ale nie umiem. Chyba nie chcę umieć. Bo tak to było. Krematorium samo się nie postawiło. Tu mamy elegancki domek już. Dobrze. Tu się pochodnie nastawia, ale to jeszcze moment. Jeszcze musicie wytrzymać. 3, 3, 3. Co tam drzesz, ja pyczę, cicho bądź. Weź tych kamieni i powrzucamy ich tu maksymalnie, bo tych ognisk tutaj trochę jest. 3, dobrze. Zostało do samych ognisk, tak? O, to jeszcze, tu z 20 będzie. Może być tak, że znowu nam zabraknie ten 1 czy 3,5. Postawmy sobie tutaj lampki od razu na oświecenie. Na oświecenie. Żeby widzieć, gdzie są te drzwi, nie? O, ty, ja im takie dam tu. Będzie się dało? No, miód malinka! No, miód malinka! Kurde, pełna profeska. Tu się będą jarać? Pyk! No tak będzie, no. Naprawdę. Weź sobie teraz... Aha. Weź sobie teraz ten taki... No, o. Chyba, że to sobie wezmę. Co? Co wy myślicie o tym? Pokaż twarz, Guzie, znaczy, dzięki. Nie jest takie złe. Nie jest. Odwróć główcie. Ja to w ogóle porozwieszam tutaj. To jest dobry patent na to wszystko. Oj, będzie potrzeba dużo kanibali, widzę. Dużo. Pyk, siebie tutaj. Pyk. Ciebie damy o tu, w tym miejscu. I chyba jeszcze jedna, nie? W sumie tu nie jest pusto, tak nawet, wiecie, tak, do zniesienia. Czaszki to jest, wiecie, to jest kwestia chwili, żeby je zebrać. Tym zjarać szybko i z głowy. Ale potrzeba ich będzie troszkę, to muszę przyznać. Brakuje mi jeszcze jednej chyba tutaj tylko. Tutaj. Jak to wygląda? Tu brakuje. Będę musiał dużo czasu kurąbać, to się przyznam. Z tym, że tu jeszcze trzeba ten płot wybudować, no nie? A, tu są liny. No to jesteśmy w... wiecie gdzie. Dobra, no nic, nie ma co się tutaj tagować. Dajmy patyki, żeby chociaż to było gotowe już. Jeszcze kamieniów tyle, ile możesz. I zrób te ogniska do końca. Żeby ci się udało, proszę. Ale ja już widzę, że nam zabraknie kilku. Nie? Wow! Nie wierzę. Tu coś się udało w tej grze, w końcu. Dobra, wziąłeś patyka. Możesz być cicho. Ile mam jeszcze powtarzać? Dobra. A to tu jeszcze są potrzebne, tak? Dobra, to idziemy po patyki jeszcze. Będzie mi się myliła ta ściana. No ale nic. Damy sobie radę. Teraz będę musiał troszeczkę bardziej agresywnie grać, jeśli chodzi o walkę z tymi pingolcami. Bo będę potrzebował ich czaszek, nie? Dobra, postawmy jeszcze tutaj tylko ten mur, wiecie, ten taki nasz. W tym miejscu jakoś. Tak, w tym miejscu. Pyk. Nie, ciebie już nie chcę. Tak jest okej? Tak jest okej. Takie fajne krematorium nam się zrobiło. To można jeszcze czaszkę dać. Jedną tylko. Co za dużo, prawda? To niezdrowo. Powiedział ten, który zawiesił właśnie w suficie 25 tysięcy czaszek.
Dobra. Weźmy teraz pozostałe patyki, żeby były dwa łuski. Serio. No nie. No nie. Czy jeszcze gdzieś mamy patyki do wrzucenia? To jest pytanie zasadnicze. Patyki. 14. Gdzie one są do włożenia, co? Muszę ogarnąć, moment. No to chyba było na tamtym domku, więc to się nie mam co przejmować tym. Wow! Co? Co? Co się właśnie zrobiło? Czaicie to? Czaicie to? Co to jest? No dobra, no niech stoi na razie. A my się chodźcie kimniemy. Ja przy okazji łyknę kawki. Dobre kawki. Idziemy, Lulu. Bo czeka nas polowanie na czerwony październik, a konkretnie na ich głupie główki, znaczy się. Ja sobie zapiszę. Profilaktycznie zapisałem. Dzień 58 już mamy, jak widzicie. Więc zbliżamy się do 60. Już w 20, który mamy dzisiaj, 27-28, za tydzień, właśnie za 6 dni, to już myślę, że będziemy na spokojnie ten 60 mieli. Aczkolwiek nawet chyba jeszcze szybciej, bo planuję jakiegoś streama walnąć w tym tygodniu, więc bądźcie tam na bieżąco. Powinno być fajnie. Patyki, czy ja wiem, gdzie to chciałem patyki położyć? A wiem, gdzie są chyba, na tej kukle. No, to jest ta. Tym razem weźmy sobie jakieś papciu. Zjedz, te dwa założymy. Raz, dwa. Nogi weź, sobie zawiesimy tam. Są jeszcze jakieś? Trzy do zjedzenia wziąłem. Nogi się tam powiesi. Dobra, to tyle. Ej, ja bym wody chciał, nie? Nie, żebym się narzucał, broń Boże. Dobra. O, tu cztery się znalazły już. Jeszcze 10. To są jakieś takie poboczne, wiecie, takie cząstkowe rzeczy, nie? To nie macie co tym przejmować nawet teraz. Więc easy peasy. Chodźmy raczej w kierunku... Pięknie mi to wyszło, pięknie. Najwyżej się skasuje, to nie jest problem przecież. Pewnie. Chociaż nie, może to teraz skasujmy już w sumie, bo tak... Ładnie wygląda krematorium, ładnie. Nie mówcie, że ja tego skasować nie mogę. Mogę. Chyba się skasowało. Nie wiem. Myślałem, żeby im jakieś skóry na ścianę jeszcze walnąć, ale kurde, no będą mieli lepiej niż ja w moim domu. Pyk. Co znowu się... Kurde. Ale mogę kliknąć, bo się już niecierpliwie, no. Ludzie, ile można ten płot kłaść tu? On cały czas chce iść do tej góry tutaj. To tu czaszka wisi? No nie, no nie o to chodzi przecież. No bo to jest troszkę za mało, no. Albo z tej strony zacznijmy. O, to może o to chodzi. Dobra, no niech tak będzie. Dobre to. Jednak na ilość kłód nie patrzę, dlatego że to jest niemiarodajne, bo jeszcze przecież mamy w domku do zbudowania tam platformę taką, nie? Żeby tam polować na te łajdzie takie. Dokończmy tylko tą krematorium w miarę tak jak się da i będziemy kończyć odcineczek. Więcej się dzieje na streamach, tylko niestety one są w takiej sesji jakości, bo no...
bo mój internet okazuje się, że nie ma tyle, ile pokazują mu speed testy. Ale będę nad nim pracował, więc spoko. Don't worry, be happy. Ucięte. Jeszcze jakieś jest potrzebne? Chyba nie jest. No już kliknij, weź sobie elegancko, dziękujemy. No ale możesz to tu umiejscowić, dziękuję. Była piękna niedziela. Jest piękna niedziela, hej. Hello. Czysto. I tam pasi. W ręce włożyć i włożyłem. Tak jest. Co wam mogę powiedzieć? No jedyne, czego teraz tak najbardziej potrzebujemy, no to są głowy tych cepów, no. Co ty, Sanie? Hello? Czy wszystko w porządku? Proszę powiedzieć 44. Tu już nie powiesz, dobra. Odłóż to. Się udławisz zaraz. Ty jedź. No, chyba się nie... No, dobrze. Myślałem, że się zepsuł wózeczek już. Ja bym chętnie wykarczował, wiecie, te takie wszystkie... No, proszę jechać. Te wszystkie takie pniaki, które przeszkadzają w podjeżdżaniu tutaj. Ale... No, średnio, bo to mi drzewo daje, nie? Więc chyba je zostawię jednak. Dojechany, dawaj te kloce. Wzięte. Wow, te drzwi tu były. Przed chwilą. Słowo daję. Ile tam brakuje? O, jeszcze. Jeden mamy na dworze, to trzeba nie pamiętać. Trzech potrzebujemy jeszcze. Dwóch. I będzie naprawdę fajnie. Dwóch. Jeden na dworze, drugi jest tu. No i kurde. Mam wrażenie, że Forest sam chce, żebyśmy, kurcze, budowali tutaj takie rzeczy. Ale to jest taki projekt, który mi się chyba najbardziej podoba. Jak tam, Jessica, pilnujesz chałupy? Wszystko w porządku? Jakby coś, to wiesz, nie? Call me. 112-997-89. Ale pamiętaj, ja jestem w pogotowiu, także tutaj lukaj nam na teren. Nie? No, dobra, Jessica, dobra. Smyru, 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 smyru. Co ja robię ze swoim życiem? Głaszczę martwe zarny. Boże. No i czy to nie jest piękne? No nie jest. Teraz tak. Ważna rzecz. Czy tu się da włożyć głowę kanibala? Co jest? A, jest patyk. Dobrze, da się. Bardzo mnie to cieszy. Wezmę to do rej... Jest głowa. A, włożyłem tam. No nie, idę po kanibala. Kanibale, szybko do mnie. Raz, dwa. Bo mi się czas na odcinku kończy, a ja was tutaj jeszcze muszę pokiereszować. Zapraszam. Teraz nie będzie nic, tak? Ej, kugro. Jak nie chcę kanibali, to i kurcze przychodzą po 7. A jak ich chcę, to nie ma. O, dziękuję ci. Foreście, jednak jesteś fajną grą. Ja pierdzielę. Przepraszam, że tak krakałem. Zbiegli się jak nie wiem. Dobra, no to mamy walkę wieczoru, nie? Szybko podpalaj to! Dobra, nieważne, katana w dłoni. Chodź tu. No, bo nie chcę zginąć od tych pajaców, dawaj tu do mnie. Szybko, 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 bo ja tam nie chcę swoich kolegów jeszcze mieć na karku. Wow! Comeback, comeback. Kola.
Co się tak rzuciły na mnie, co? Co to jakieś? Ustawka? Ja nie kibicuję, no. Ja lubię tenis. I to stołowy. Naprawdę nie kibicuję, przysięgam, no. Uciekaj! Wow! Przestaniemy się lubić za chwilę, wiesz? Przestaniemy się lubić chyba. Dobra, znośmy ich powoli już. I w bazie je siedzę, dopiero za nich weźmiemy. Tu jest wasz podest, możecie się tu czuć jak w domciu. Kurde, no i proszę, no i chciałem czaszek i przyszły do mnie, nie? Gdzie to leżało? Tu, jeszcze tam... Tam było 5. Tak myślę, więc jeszcze powinien jeden przyjść, bo zabiłem 4. Albo 3? Teraz już sam nie wiem. Ale spokojnie, zaraz się zajmiemy ich głowami tym wszystkim. Ale inauguracyjnego palenia jeszcze nie będzie. Nie, nie, nie. Na to nie liczcie. To jest rzecz, która musi zasłużyć na swój oddzielny odcinek. I tak też właśnie będzie. Ręce od kolegów tutaj poświęcimy na kukiełki. Kukiełki. Jedna ręczka. Druga ręczka. Nóżka. Jeszcze jedną nóżkę chcę. Ale nogę, no. Wiem, że nie mogę kamienia, głupia gra. Mam dwie nogi już? No nie, mam jedną. To tak mam zrobić. Upuścić go specjalnie, żeby móc ten wziąć. Może jeszcze nie odciąłem tego. No. To by wiele wyjaśniało. O! Słuchaj! Dzwoniła do mnie twoja mama i mówi: Piotr, słuchaj. Nie słuchasz mnie. Koniec zabawy. Chcesz honorowo zabić nas na ścianie, czy nie? Raz i dwa. Czekaj, co my tu potrzebujemy jeszcze? Jednej ręki. Słuchaj, czyli tak. Ciebie zabierzemy już. Czyli potrzebujemy tam jeszcze jednej ręki i tych głów, ale głowami się teraz nie przejmujemy. Tu was zjaramy. Idziesz? Chodź ze mnie, chodź ze mnie. Tak, i zanieś cię do kukły od razu. I ten, i... Dobra, czyli nam to potrzeba jeszcze 7 głów. Mamy dużo ręców. Za dużo ręców. Myślę, że wszystkie pozbierałem, nie? A jak nie, no to dam się kiedyś przy okazji. Możesz być cicho, rąbię twoich kolegów. Sprawdźmy, tylko jeszcze co tam było. Aha, najpierw głowę odetniemy, a potem ich zjaramy, nie? Co, mogę tylko jedną? Lipa. Coś tu wali do drzwi moich, to jest chyba duży kolega, ale ja go tu nie zamierzam wpuszczać. Trofeo. No weź to, wziąłeś, tak? I się nie da pewnie. Może z drugiej strony to walnąłem. Ech, no jestem zawiedziony. Przyznam, jestem zawiedziony, bo teraz muszę was po prostu zwyczajnie spalić. Ale ten. Zróbmy tak, że ja tam zaniosę ten łeb. Bo skoro go nie tak nie wykorzystam, no to... To niech sobie tutaj leży, nie? Idziemy ich zjarać. I to będzie na tyle. Na tyle, wszystko. Nie ma tak dobrze. Się już też powoli
odechciewa takie odcinki kręcić, bo wiecie, samo granie to jest 40% sukcesu. Czy trzeba wszystko zmontować, potem się renderuje 3,5 miliarda lat, a tu już gniją. No to ja się nie no tak ten. Wiecie co? Możecie bezkarnie płonąć. Macie moją zgodę. Coś tu biega? Nie, no to proszę się zamknąć i mnie tutaj nie płoszyć. A ci upoluję, łajzo jedna. Gdzie jesteś? Gekonu? Gekonęłe? Gekonęłe! Dobra, weźmy tyle co mamy. I już, a Gekona się po drodze spotka. Weźmy tyle, w sensie wiecie, nie? Kamionków. Będą tam zawsze te 10 mniej. Zająca ja nie chcę, ja chcę go konęła. Ruszasz się? Pancerny i się rusza, szukajcie. Poszedł, dobra, nieważne. Palimy tylko kolejne 10. Jak tam się palimy? Nie palimy się, no i bardzo ładnie. Nie, to już jest gdzieś wolny. Masz gdzieś frajcajt. Czy są potrzebne te kości na żyrandolel? Czy nie trzeba? Bo tego w sumie nie ogarnąłem. Są, dobrze. Dwóch jeszcze, no i czaszek dużo, nie? Torba na kamienie, no to wiemy. Dobra, słuchajcie kochani. Cotygodniowa, podwójna właściwie dawka tego Foresta już za nami. Co nazbieraliśmy, to nazbieraliśmy. Projekt palarnia, projekt krematorium. Jak najbardziej udany i zrobiony. Co to mamy? Żywica, dobra. W sumie wygląda fajnie, no nie wiem, mi się podoba. Tak przytulnie się tu zrobiło. A jak to będzie w praktyce, to już zobaczycie. Myślę, że w kolejnym odcinku już jest na to spora szansa. Ale wiecie, no zobaczymy. No. Tymczasem, jadąc naszą tryloleczką, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w sobotę. W tym odcinku to już wszystko. W kolejnych z całą pewnością będzie ciekawiej. Jeżeli chcesz, daj łapkę w górę, aby zmotywować mnie do pracy i zostaw po sobie komentarz. Docenisz w ten sposób to, co już za nami. Tradycyjnie, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z The Forest, strzel suba, rypnij w dzwona. Wszystko po to, by być na bieżąco. Siema, do zobaczenia.